W przedszkolu Montessori nie ma programów nauczania. Metoda nauki to własna praca dziecka, które ma poznawać świat przez działanie. By mu to umożliwić, dorośli też muszą działać. Otwarto już trzecią tego typu placówkę w Warszawie. Do tego przedszkola chodzi 47 dzieci. Każde ma ulubione zajęcie. W takim przedszkolu nie ma zabawek. Są lekcje gracji i uprzejmości. Zajęcia muzyczne, kulinarne, teatralne i gimnastyczne. Zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, dzieci poznają świat przez działanie. Nauczyciel jest tylko pomocnikiem, osobą, która może pokazać dziecku, w jaki sposób posłużyć się materiałem. W tym warszawskim przedszkolu utworzono po raz pierwszy w Polsce grupę dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat.